Trwa zwalczanie i profilaktyka ptasiej grypy na Podkarpaciu. Po zlikwidowaniu ogniska choroby w Wapowcach koło Przemyśla służby zorganizowały punkty dezynfekcyjne na obszarze zagrożonym rozprzestrzenianiem się choroby. O szczegółach Mariusz Mędycki. Grypa ptaków. Wstęp surowo wzbroniony. Obszar zapowietrzony. Takie ostrzeżenia mogły wprowadzić niepokój wśród kierowców podróżujących drogą wojewódzką numer 884, ale od razu uspokajamy, nic groźnego się nie dzieje. Jak zapewnił mnie dziś w rozmowie telefonicznej powiatowy lekarz weterynarii, to tylko rutynowa procedura wprowadzona po tym, jak w okolicy wykryto ognisko ptasiej grypy. Służby weterynaryjne zorganizowały punkty, w których każdy samochód przejeżdża przez specjalną matę dezynfekującą. Akcja ma na celu niedopuszczenie do ewentualnego rozprzestrzenienia się wirusa choroby. Punkty kontrolne zlokalizowane są w 5 miejscowościach: Kuńkowcach, Wapowcach, Korytnikach, Tarnowcach i Bełwinie. Akcja ma potrwać około 3 tygodni. Powiatowy lekarz weterynarii zapewnił mnie również, że sytuacja została już opanowana. Ognisko ptasiej grypy zostało zniszczone, a w gospodarstwach leżących na terenie zagrożonym epidemią nie stwierdzono kolejnych przypadków zachorowań. Z Kuńkowic dla aktualności Mariusz Mędycki.